No i właśnie wróciliśmy właśnie z grzybków. No a pies jeszcze jest mokry, bo mi strasznie narobił bałaganu. Znalazł odchody, czyli gówna łosia i się tak w nich wytarzał, że był taki kolorowy, tak śmierdział, że musiałem go w lesie w kałuży wykąpać, w takim kuczerowie, bo strasznie mi nabroił. No nie, no nie wiem, co za pies, no, żeby się wytarzać w tych w gównach z łosia. No niesamowity. Dobrze, żeśmy nie trafili na niedźwiedzia, no bo byśmy rwali jaje w jedną, w drugą stronę. I tak to jest. Tak, teraz musi na słońcu troszkę obeschnąć, a ja byłem na godzinkę czasu i nazbierałem troszkę grzybków. Zaraz wam pokażę. A tutaj mamy, to jest mój kotek, który w tej chwili tutaj też odpoczywa. No, Majkiry, kochany. A tu mamy, o, dla Hucia mam jerki. On lubi strasznie jerki, całą torbę mam. Tu mam cały karton jerek dla niego. Kiełbaski, nie kiełbaski. On strasznie to lubi, ten mój pies. No, tam jeszcze mam w storyczu drugie tyle. No, w tej chwili pogoda jest trochę taka niepewna. Zobaczymy, co z moim dywanikiem, bo mi Huciu strasznie tutaj go spaskudził i musiałem go tu powiesić. Zaraz go przełożymy na drugą stronę.